cieszymy się, że udało się tak naprawdę nakłonić edukatorów Centrum Nauki Kopernik, żeby to właśnie ząb i nasza placówka, zespół szkolno-przedszkolny, został wybrany jako ta jedna ze 160 szkół w całym kraju, gdzie młodzi ludzie, czyli nasi uczniowie, ale także absolwenci, rodzice, mieszkańcy, osoby zaprzyjaźnione ze szkołą i także uczniowie innych szkół gminy Poronin mogli przyswajać wiedzę w sposób właśnie ciekawy, czyli nauka, zabawa przez naukę, wszystkie urządzenia tak naprawdę interaktywne, dzięki czemu mogą spróbować, dotknąć, sprawdzić, jak to wszystko działa, a tak naprawdę mnóstwo urządzeń, fizyka, biologia, chemia, matematyka, sporo psychologii, także pigułka wiedzy w jednym miejscu właśnie w zębie. Przede wszystkim celem jest to, żeby te dzieci, które na co dzień nie mają tak blisko do naszego centrum, mogły zobaczyć chociażby kawałek tego, co tam w Warszawie mamy. A eksponaty są bardzo ciekawe i zmuszają do myślenia i można wejść z nimi w interakcję, coś z nimi samemu zrobić, czego na co dzień taki uczeń w szkole po prostu nie ma okazji doświadczyć. Mamy tutaj 17 interaktywnych eksponatów. Tak jak pan powiedział, w centrum jest ich dużo, dużo więcej, bo bodajże jest ich ponad 300 nawet. Natomiast tutaj mamy 17, wystawiamy i staramy się, żeby po prostu wystawione było coś dla każdego, bo jest tutaj trochę biologii, trochę fizyki, jakieś łamigłówki. W każdym razie każdy tutaj coś dla siebie znajdzie. Bardzo mi się to podoba, ponieważ bo na lekcjach my słuchamy tylko, co pani mówi i robimy to, a to na przykład tak jak dzisiaj jest to Centrum Nauki Kopernika, to my możemy tego spróbować, zrobić na przykład tych rzeczy, co jeszcze nigdy nie robiliśmy, i to jest takie lepsze dla nauki. Chciałabyś, żeby tego typu lekcje powtarzały się częściej w waszej szkole? Chciałabym, ponieważ to możemy się więcej przez to uczyć i to rozwija naszą wiedzę.